Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Remek, a to już 8 odcinek naszej serii Zagrajmy w Minecraft na modach. W tym odcinku zbudujemy sobie farmę slime'ów. Na pewno nam się przydadzą te slime bale, będziemy robić różne mechanizmy z pistonów. Przydatna rzecz, powiem szczerze. Zanim jednak zaczniemy budować, pokażę wam, patrzcie na psiaki, jak sobie, o. Zanim pójdziemy robić tą farmę, pokażę wam, ile materiałów zebrałem na zrobienie TNT. Tak, dokładnie tyle. A wiecie, jak to zdobyłem? Otóż to właśnie tak. W ten właśnie sposób uzbierałem aż tyle gunpoweru, czyli proszku. Zrobiłem to, te sceny zrobiłem dopiero teraz, dlatego mam 22 level, jak widzicie. Ale mniejsza o to, czyli mam jeszcze więcej gunpowera znów, ale nieważne. Idziemy robić komorę na spawn slime'ów, a na koniec mod, który wgrałem, czyli to już czwarty z kolei, tak, to już czwarty. Ale o nim dopiero na koniec odcinka. Na razie idziemy budować, więc kraftujemy sobie nasze TNT. Ale pierw sprawdzę, czy się wszystko dobrze nagrywa. Tak, nagrywa się dobrze. A więc tak, to będzie chyba 64 TNT, o ile się nie mylę. Bardzo duża liczba, naprawdę strasznie długo zbierałem. Ogólnie przez cały żywot na tej mapce zbierałem ten gunpowder. Czyli naprawdę dosyć długo. Układamy sobie. Jezu, 64 TNT. Pięknie. Pierwszy raz tyle zrobiłem na single player, powiem szczerze. I to oczywiście wszystko zbierałem ręcznie, żeby nie było. Czekajcie, tylko sobie poukładamy w ekwipunku, żeby wszystko miało tutaj ręce i nogi. Czekajcie, idziemy jeszcze po podstawowe przedmioty. Jak mamy iść robić ten nasz spawn slime'ów. Troszeczkę kitka też się, steka też się na pewno przyda. Patyczków, trochę TNT, żeby TNT podpalić, potrzebna jest świeczka. Zróbmy to w ten sposób. No, wezmę wszystkie. 32 niech będą. Czy potrzebujemy więcej patyczków? Zróbmy z tego drewno. Z tego patyczki. Tu podkładamy, mamy pochodnie. Powinna połowa co najmniej przeżyć, więc powinno nam starczyć wszystkie na. Ale weźmy na wszelki wypadek drewienka troszeczkę. I cobblestone na pewno też się troszeczkę przyda. A nawet więcej, bo trzeba będzie wyrównać teren. Więc weźmy sobie mniej więcej tyle, ale na pewno tam jeszcze coś będę kopał. Dobra, steków, nie wiem, czyli właśnie pochodnie. Powinienem jeszcze coś tu mieć, tak mam. Tak, właśnie to są te cegły, o których mówiłem w poprzednim odcinku. W dodatku jest więcej w piecu, bo niedawno właśnie byłem drugi raz na taką wyprawę po klej. Po cegłę. W tamtą stronę. Wtedy szedłem w tamtą stronę, czyli w stronę tego lasu śnieżnego, który nie ma śniegu. A tym razem szedłem tam. I znalazłem dość dużo tego. Więc coś trzeba będzie zrobić z cegły potem. Ale to dopiero potem. Troszeczkę lawy, mam siodełka ze spawnerów. Dobrze, bo się tutaj rozwinąłem strasznie. Czekajcie, jakoś mnie tak pustka w głowie ogarnia. Mieliśmy iść robić tą farmę. Wydaje mi się, że to wszystko, ale jeszcze przemyślę, czy dobrze wszystko robię i mówię, więc cięcie. Tak, zapomniałem o zbroi, ale lepiej ją zrobić, bo mam 22 level, na który naprawdę się napracowałem, by go mieć w tym odcinku. Słuchajcie, dokładnie 24 żelaza są potrzebne na cały ekwipunek. To już kiedyś właśnie sobie opatentowałem. Bo naprawdę zrobić taki level w Minecrafcie na level upie jest dosyć trudno. No może nie dla każdego, ale dla mnie trudno, powiem szczerze. Długo go nabijałem, więc nie chcę go stracić. Ok, mamy wszystko łącznie z portkami. Zobaczcie, jak wygląda skin. Taki
Ciulik. Czekajcie. Ubierzemy go całego. Tak, pięknie. Iron Man. Zajebiście. Teraz wszystko mam raczej. Więc powiem wam teraz, czekajcie. Jeszcze musimy zrobić troszeczkę drabinek, bo w miejscu, w którym... Zaraz wam wszystko wytłumaczę. W poprzednim też odcinku mówiłem o tym, że w pewnym momencie, jak żeśmy ruszali na wyprawę, to pokazywałem tam takie zejście do cave'ów takich ogromnych. Kurczę, no wychodzimy. I właśnie tam fragment musiał być robiony takimi właśnie schodkami jak tutaj, ale ogólnie robiłem to drabinkami. Nie starczyło mi drabinek i dopiero teraz to dokończę drabinkami. O, tutaj to właśnie jest. Jak widzicie, są troszeczkę tego... A to my wyjdziemy w wodzie. Czekajcie, zaraz coś wymyślimy. Tak, tutaj troszeczkę jest otwartego jeszcze. I tu się zaczyna nasza drabinka. Teraz zróbmy coś takiego właśnie. Tu, tu i tu. To się potem jeszcze ładnie, estetycznie, kiedy indziej zrobi. Na razie tak na szybciuszka. Kurczę, to będzie worem na 100%. Boże, Boże. Mam nadzieję, że tej drabinki znów starczy, bo jak... Chyba nie jednak. Raz, dwa, woda. Dobra, na szczęście się zatrzymała. O, w sam raz chyba nawet starczy. Jedno. Teraz wychodzimy wodą. Zrobimy sobie tu jeszcze takie wyjście, nawet na razie prowizorka. O, pięknie. I jesteśmy. No i tu ogólnie zrobimy jakiś domek, jakąś taką stację, coś w tym stylu. Do której będziemy po prostu wchodzić, schodzić w dół. Czekajcie, to też zakleimy. Tak sobie będziemy schodzić, no i jeszcze schodzić. I tak, tu się zaczynają te właśnie te takie dość obszerne cave'y, z których właśnie mam zamiar zrobić tą farmę. Troszeczkę musimy jeszcze niżej zejść, bo na tej wysokości niestety... no, na tej wysokości się te slimy nie zrobią. O, lawa. Obsydian, właśnie. Niestety, kilofem, który mam w ręku teraz, nie wydobędziemy tego obsydianu. No niestety, ale w następnym odcinku mam nadzieję, że coś tam będziemy wydobywać. Ogólnie miałem zamiar połączyć to z tym pomieszczeniem, ale tu jest lawa, którą chcę wykorzystać. Więc czekajcie, zobaczymy tam jeszcze obok, czy tu jest takie pomieszczenie. Gdzieś tu, o, było właśnie, jest, pięknie. Więc z tego pomieszczenia zrobimy tu jeszcze... O Jezu, zapomniałem o surowcach. Wydobędę te surowce i tu zrobimy właśnie to pomieszczenie. Tą niestety, tą akurat lawę zalejemy, albo nie. Tą lawę po prostu zakopię, zrobię z tego posadzkę. Czekajcie, ile tu jest? 12. Troszeczkę niżej jeszcze zejdziemy tymi wybuchami i będzie ok. Więc tu to zrobimy, ja te surowce na razie wydobędę. Dam do jakiejś skrzynki tam obok, żeby przypadkiem nie stracić surowców. I robimy pomieszczenie. Ok, wydaje mi się, że możemy zaczynać. Zrobimy sobie takie minimalne zejście w dół, żeby dojść do tego bedrocka i tam zaczniemy rozwalać naszym TNT wszystkie stołny wokół nas, by zrobić to pomieszczenie. Zrobimy to w ten sposób, że po prostu rozwalimy, zrobimy taką dziurę, potem wyrównamy posadzkę, żeby fajnie potem można było chodzić. I wydaje mi się, że to będzie na tyle. I potem jeszcze oczywiście na koniec odcinka mod, który wgrałem. Jesteśmy na 9. To będzie chyba długi odcinek. Ale no zobaczymy. O, jest już bedrock, czyli odtąd zaczynamy rozwałkę. Wiem o tym, że slimy pojawiają się poniżej 16 poziomu, ale wolę zrobić pomieszczenie od samego bedrocka i zaczynamy. Zróbmy sobie to tak. Mam nadzieję, że się wszystko uda. Teraz zobaczymy, czy nam ta pochodnia zniknie, czy... Czekajcie. Jezu. Zbugowane mam TNT, bo się robią kwadratowe te. Czekajcie. Sprawdźmy. No, równiutkie tereny. Ale nawet dobrze, bo w ten sposób nie będę musiał robić równej posadzki. No może nam starczy tego TNT na duże pomieszczenie. Zobaczymy. Dawaj. Oj, ostro będzie, ostro.
Szkoda, że to się zbugowało tej TNT, bo teraz będzie troszeczkę nudno. Myślę, że będą jakieś fajne, mega wybuchy, a to taka dupa będzie. No trudno. Trzeba będzie jeszcze potem powiększyć ręcznie, albo też tym TNT, ten poziom w górę, bo to jest zbyt niski poziom. Patrz jak to wygląda. O, wreszcie, normalnie, normalny wybuch. Czekajcie, posadźmy więcej, bo tak to będziemy rozwalać 2 lata. Redstone, ale trudno, żebyście wszystko widzieli. Fuck! No, jeszcze pięknie. Znów oświetlamy. Redstone walić. Teraz nie zajmujemy się zbieraniem surowców. Tutaj damy. Tam. I dajmy może jeszcze tutaj. Jeden. Drugi. Trzeci. Raz, dwa, trzy. Pięknie. Dalej jedziemy. Troszeczkę musimy iść w szerokość, a nie w długość tej komnaty. Komnaty, Boże, to dzisiaj nie zabrzmiało. Jak w Harry Potterze. Czekajcie, tu sobie oświetlimy. Jak zauważyliście, w 1.8 przy bedroku jest taki strasznie gęste, że tak powiem, powietrze. Nie powietrze, tylko jak to powiedzieć, no. Tylko atmosfera, coś w tym stylu, no nie wiem, ale po prostu straszna jest, strasznie słaba widoczność. Ale mam nadzieję, że nam to nie przeszkodzi. O, rozwalimy. Czekajcie, bo teraz tego nie zdetonuję. Musi być, o, jeden, kurczę, drugi, trzeci, czwarty, oła. No, to są troszeczkę zbugowane. Jezu, jakie pomieszczenia proste. Boże, my tego nie chcemy, no. Boże, chyba po tym, po... Nie będę tego publikował, gdy będę troszeczkę powiększał to, gdy nam zabraknie tego TNT. Bo jak widzicie, troszeczkę niefajna sytuacja z tym TNT jest, ale trudno. Mam nadzieję, że przeżyjemy. Potem jeszcze z wami wyrównam posadzkę i będziemy mogli nazwać to farmą slime'ów. Jeszcze trzeba to będzie w górę troszeczkę powiększyć, bo slime lubią duże pomieszczenia. To też wiem. O, tu jeszcze jest TNT. Więc tak, jedziemy po kolei. Jedno. Drugie. O, jest to ładnie, fajnie. Wow, wow, wow. A, tego nie podpalałem, ale się podpaliło poprzez inne TNT. Tam jeszcze gdzieś... O, tutaj jest. No jednak zostałem po niektóre pochodnie czerwone. Fajnie, nie musimy wszystkich tracić. Tu teraz podłożymy tą ścianę, my rozwalimy. Ja już się nie będę czekać tych slime'ów. Bardzo fajnie. Lepkie pistony, to coś jest. Zajebiście. Będą fajne mechanizmy, mówię wam. No, a właśnie, chciałem w tym odcinku zrobić zupełnie co innego. Dopiero teraz padło mi tak na myśl, że jednak budować następną budowlę, bo to po następnym odcinku, mam nadzieję, będzie chyba ta budowla, którą chciałem w tym odcinku zrobić. Postanowiłem, że jednak wolę zrobić tą farmę slime'ów, bo się bardziej przydadzą te slime'y niż ta budowla. A budowlę zawsze potem można zrobić, więc budowla nie ucieknie, będzie w następnym odcinku, mi się wydaje. A w tym odcinku, jak widzicie teraz sami, robimy tą farmę tych slime'ów. No widać, że mamy jeszcze 40 TNT, a naprawdę coś już się to zaczyna robić. Chyba, że nawet ten sufit zrobimy tym TNT, byśmy wtedy... No dałoby się, nie ma sprawy. Dobra, na razie powiększmy to jeszcze, bo to nie jest takie duże pomieszczenie, jakie chcemy mieć. Troszeczkę teraz ciemno możecie mieć, po co mi te F3? Przepraszam, zapewne wam to przeszkadzało, sorry. Co ja mówiłem? Mówiłem, że powiększymy też sufit tym TNT. Fajnie. Nie trzeba będzie robić tego ręcznie. Zajebiście. Pięknie. 22. Pierwszy raz pomyślę, że... Nie wiem, nawet może miałem chyba 25, ale nie jestem pewien. Nie pamiętam. Ale wiem, że to jest teraz w tym momencie mam jeden z najwyższych level, jaki osiągnąłem w tej grze. Trudno, powiem wam szczerze, że zdobyć taki level. Bo co chwilę tu umrze, że jakiś creeper ci wyskoczy, rozwali chatę ciebie przy okazji. Więc naprawdę ciężko jest utrzymać taki level. Znów trzeba oświecić, bo nic zapewne nie widzicie. No i z tego mojego aktualnego poziomu jestem zadowolony, powiem szczerze. Kurczę, kitka nie mam. A jak będzie mi się chciało jeść, to co?
Zaraz podskoczę po kitko. Mam nadzieję, że kitko, boże, posteka. Kitko mam w domu. Z kurczaczka. Troszeczkę już głodniej, więc zaraz po to pójdę. No to oczywiście cięcie zrobię. Nie będę tego publikował, jak idę po kitko. To szkoda czasu. Wow, 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 wow. Nawet nie musiałem tego drugiego. Podpaliłem się sam. Czekajcie, odzyskałem pochodnie, jakby co? No, patrzcie, jak będzie zbudowany. Wiedziałem. Boże, jakie równe pomieszczenia. Denerwujące, powiem szczerze, ale trudno. Przeżyjemy. Zrobię krótkie cięcie i sprawdzę, czy się dobrze nagrało. Jeśli nie, to masakra. Steki już mamy, więc możemy kontynuować. I teraz trzeba zacząć robić sufit. Będziemy to robić w ten sposób, pięknie. Troszeczkę wyżej mogłem. Znów te równe pomieszczenia, Boże. Bo będę musiał to jednak ręcznie robić, bo w tym momencie tracę tnieti. Lepiej robić sobie teraz, powiększać tą szerokość, a potem minimalnie zwiększać wysokość naszego pomieszczenia. Czekajcie, tu sobie ten pochodnie i znów czekajcie, żeby tak jakoś symetrycznie mniej więcej wyglądało. O, tu jest dość dużo tego klocka. Tu walniemy tnieti. O, redstone, pięknie. Pochodnie za ciemno jest tutaj. Dzisiaj strasznie przymulony jestem, zauważyłem, bo patrzę co chwilę na te filmiki, czy nagrane klipy, czy nie za cicho, czy nie za głośno. Przy tym było za cicho, więc troszkę się przybliżę, mam nadzieję, że będzie dobrze. No nie ma żadnego slima, nie będą się teraz na pewno spawnowały, bo jest za nisko sufit jest i tyle. Dlatego właśnie niestety nie mamy jeszcze tych slimów. Ale ja już bez publikacji tego będę powiększał ten sufit, bo to naprawdę będzie dość długo trwało, wydaje mi się. Więc sufit sobie powiększę sam, trudno. Tu musimy pamiętać o tym wyjściu. Tak powinno nam się. Na razie damy na podłodze te pochodnie, bo ze ścian to wszystko schodzi i zrobi się co chwilę ciemno. Więc o. Tak jest, mi się wydaje, dobrze. Tu jeszcze sobie zróbmy, albo walić sufit. Tu robimy te tinety. Dużo jeszcze tego tinety mamy. Fajnie. I kolejny chyba znów długi odcinek, jak ten poprzedni. Takie właśnie chyba chcieliście. Jeśli nie, dawać łapki w górę. Jeśli chcecie takie odcinki, łapki... Nie, na odwrót. Jeśli nie chcecie takich odcinków, dajcie łapki w dół. Jeśli chcecie... Znaczy łapki w dół od razu, to przesadziłem. Komentujcie, że chcecie krótsze, dłuższe. Ja wszystkie komentarze czytam, więc nie musicie pisać. Łapkujcie, żeby widział. Ja każdy komentarz co do jednego czytam, więc o to się nie bójcie. Każdy komentarz przeczytam z chęcią, bo naprawdę cieszy mnie to, jak komentujecie. Po prostu wasza opinia jest dla mnie dość ważna, bo właśnie na waszych opiniach się staram robić tego let's playa. Jak mówicie, że zrobić dłuższe, to teraz staram się robić to dłuższe. Fajnie, diament, zajebiście. Więc czekajcie, czy przypadkiem go nie stracimy, że tu będzie jakaś lawa. O, fajnie. Diamencik, zajebiście. Tu jeszcze żelazo. Fajnie. Więc tak powiedziałem, piszcie w komentarzach, nie musicie pisać łapkujcie, żeby widział, bo ja zawsze widzę. Tak, jestem taki oko Saurona, jakby to powiedzieć. I mam nadzieję, że będziecie komentować. To jest dla mnie bardzo fajna sprawa. Lubię czytać wasze opinie na temat mojej serii. Możecie też mówić, co mogę robić lepiej, gorzej, czy tam cokolwiek piszcie. To ja zawsze wszystko przeczytam, więc nie ma sprawy, nie obawiajcie się tego. Dzisiaj naprawdę bez sensu mówię, sorry. W ogóle moje zdania nie mają sensu. Ale cóż. Komnata się robi, powiem szczerze, fajna. Potem jeszcze będę musiał niestety powiększyć w górę, bo te slimy potrzebują jednak wysokich pomieszczeń. No ale cóż, damy radę. Zaraz mi się kilof skończy, więc będę musiał sobie skraftować chyba z żelaza, które wydobyłem. Tu jeszcze zróbmy, żeby tak było mniej więcej symetrycznie. Pięknie. O, jak pięknie wyszło symetrycznie, zobaczcie te wejście. Potem się jakoś jeszcze fajnie zrobi i będzie zajebiście. Też zapewne nie tylko nasze slimy się tu będą spawnować, czy pojawiać. Więc tego też jestem bardzo ciekaw.
Będzie tu ostrojatka, mam nadzieję, z tymi zwierzątkami. Ja lubię się napierdzielać. Dobra, ja idę. O, zrobię sobie z diamentu kill off. Więc zaraz się widzimy. Fuck yeah! Diamentowy kill off! Jestem pro! Nie żartuję sobie. Powiem szczerze, że jest chyba nawet wolniejszy od tego kill offa z enderpearl. Ale kill off z diamentu ma plusy, bo rozwala obsydian. A kill off, no, jest chyba troszeczkę wolniejszy. A kill off z Ender Pearl niestety nie. A nie piszcie mi, żebym update'ował ten level up mod, bo ja wiem, że już dawno wyszedł update, ale ja nie chcę go update'ować. Wolę te cztery umiejętności. Dla mnie to jest jednak bardziej troszeczkę na rękę, jak oglądałem tamte inne umiejętności. No, wolę tempo jeszcze, że może jeszcze zrobię tego update'a, tego moda, ale na razie chcę mieć tą wersję, tą starszą. Więc nie musicie mi pisać, żebym zmienił, bo po prostu już jest nowa aktualizacja. Ja o tym wiem, spokojnie. Ogólnie to nawet nie musicie mi w ogóle pisać o aktualizacjach modach. Możecie mi pisać, jakie mody mogę wgrać, ale nie o tym, żebym aktualizował. Bo na przykład o aktualizacjach na pewno będę wiedział, bo Kusim wszystko mi mówi. Z Kusimem się zadaje, on mi tam dużo o tych modach mówi, tłumaczy i ogólnie zajebiście. Też właśnie, polecam wam Kusima. Bardzo fajne mody tam pokazuje. I właśnie, a to na koniec odcinka będę mówił, bo no mniejsza o to. Po prostu wejdźcie na kanał Kusima, teraz powinien wyskoczyć zapewne. A właśnie, jak już też mówię o Kusimie, Fobiczka, dziewczyna, nagrywa własną serię Minecrafta. To jest ta właśnie, która była na serwerze ostatnio, w drugim odcinku, z nią się zapoznawaliście. I właśnie ona zaczęła kręcić swoją serię. Zapraszam do oglądania jej odcinków. Teraz zapewne wyskakiwał link do jej kanału, więc wchodźcie, oglądajcie, oceniajcie ją, komentujcie. Zapewne dziewczyna się ucieszy na komentarze, więc wszyscy teraz lecieć do niej, oglądać to, nie bójcie się. Jej kanał otworzy się w nowej karcie, nie wyłączy się filmik, więc możecie już kliknąć. Dobra, mniejsza o to. Widzę, że pomieszczenie już nabrało jakichś kształtów, fajnie. Mniej więcej jest dość duże. Ja sobie zostawię tą resztkę TNT, żeby coś tam jeszcze zrobić z tym sufitem. Powiększyć go jeszcze minimalnie, ten TNT, a potem już ręcznie pojadę z koksem. Więc robię cięcie. Widzimy się, jak już zrobię nasze pomieszczenie. Ogólnie jak powiększę go minimalnie, tych trzy klatki w górę. Więc widzimy się za chwilkę. No, ja już jestem. Troszeczkę się natrudziłem, dość długo to robiłem, ale okazało się, bo zobaczyłem sobie kilka poradników tych farm, jak się robi dokładnie farmę slime'ów czy z tych slimów, już nie wiem naprawdę. Troszeczkę za małe wysokości to mam, trzeba to zrobić wyższe i wyrównać najlepiej boki. Nie wiem, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, ale tak zrobię, żeby to ładnie wyglądało. Więc na razie to wygląda tak, naprawdę natrudziłem się, to było dość trudne do zrobienia. I w tym momencie nie będę podkładał pod sobie klocki, tak wtedy to robiłem i kopałem troszeczkę wyżej niż było, wiecie, tutaj nie sięgam, czyli dałem pod siebie klocek w ten sposób i kopałem. Ale teraz zrobię to inaczej, żeby było łatwiej. Najwyższy punkt jest mniej więcej tutaj, ten klocek jest tam, troszeczkę wyżej, czyli na tej wysokości robię identyczną komorę jak pode mną i potem już tylko potem niszczę tam jedną warstwę tego klocka, czy tam nawet dwie lub nawet trzy i łączę się z tą drugą komorą. W ten sposób zrobię też dość wysoką komorę, bo łącząc się z tym jeszcze zrobię jedną kratkę w górę, zrobię taką właśnie komorę taką samą jak na dole, tak powiedziałem, łączymy i będzie troszeczkę większa i oczywiście wyrównana. Więc ja się zabieram do roboty, zapewne znowu mi to długo zajmie. To nie jest naturalne, ja to zrobiłem tak samo z tą wodą. No i chyba to wszystko, ja zaczynam znów robić to, nie będę tego publikował, nie ma sensu. I widzimy się za chwilkę. No, już zrobiłem nie całe, ale ogólnie co, chciałem wam pokazać, co będę robił. Zrobiłem, tak jak powiedziałem, takie same mniej więcej pomieszczenie, wyrównałem te wszystkie boki, które były pode mną, tutaj właśnie. Tu jeszcze klocki leżą, bo tak, bo rozwalałem je właśnie w sposób taki, że spadały wszystkie w dół. I tak to właśnie zrobiliśmy. I teraz zacznę się za środek, czyli całe te trzy kratki. Tu jest 15 w bok. Czekajcie, od tamtego przejścia, zaraz wam powiem, bo zapewne mnie nie zrozumicie. Z tego przejścia w tamtą stronę jest 17, a w tą stronę 10. Więc teraz będziemy mniej więcej, no, cały ten środek, ten cały rdzenie rozwalać, cały ten środek i trzeba będzie na pewno nowy kill zrobić, a nieważne, dobra. Ja zabieram się znów za robotę, sorry, że tego nie publikuję, ale no, film byłby za długi naprawdę. Wydaje mi się, że takiego właśnie kopania jak teraz nie ma sensu robić, bo to jest moim zdaniem bez sensu.
A jeszcze na koniec odcinka będzie mod, więc nie bójcie się, odcinek na pewno nie będzie taki krótki, jak się wydaje. Ja robię ten odcinek i widzimy się za chwilkę. No, tyle już zrobiłem. Resztę już mogę z wami zrobić, nie ma sprawy. Będzie długi odcinek, tak jak chcieliście. Głupoty. To macie głupoty, jak kopię w stół na spoko. Zrobię na razie to, co teraz właśnie widzicie, czyli dokończymy te większe pomieszczenie zrobię. I z tego pomieszczenia jeszcze tam niżej pójdą takie tunele jakby 3x3, takie kwadratowe, bo dowiedziałem się też z wielu źródeł, że w takich tunelach też takie sobie slimy lubią się spawnować, czyli pojawiać. Więc takie coś też zrobimy, ale na razie sobie coś takiego kopiemy. Na razie zrobię coś takiego, że polecę moich kumpli. Czyli tak, zaczniemy od damy, czyli fobiczki. Fobiczka, o której już wspominałem, zaczęła niedawno nagrywać swoją własną serię Zagrajmy w Minecraft. Teraz wyskakuje na pewno do niej link, do jej kanału, chciałem powiedzieć jego, przepraszam. No i naprawdę polecam tę serię, bardzo fajna, ciekawa, sobie tam prowadzi fobiczka tą serię. Następny użytkownik to Drekson.pl. Jego też oczywiście polecam. Ma bardzo fajne i śmieszne odcinki. I no szczerze go polecam, powiem szczerze. No, teraz do każdego zapewne wyskakują te linki do ich kanałów. Nie bójcie się, to się wszystko otworzy w nowym oknie. Filmik nie zniknie, możecie już klikać na te kanały. I trzecim kanałem jest kanał Pro Gaming Montage. To jest ten, który wygrał właśnie konkurs. Bardzo fajny gościu się okazało, poznałem go niedawno i też polecam jego kanał. Fajnie tam wszystko nagrywa, też sobie kręci serię Zagrajmy w Minecraft i jest wszystko fajnie i okej, więc jego też polecam. I ostatnią osobą, którą polecam, to jest Mine Kusim. Ostatni, bo ma najwięcej widzów, więc dlatego jest ostatni. Też polecam jego kanał, ma wiele modów ciekawych do pokazania. I wiele można się tam nauczyć na jego kanale, jeśli chodzi o modę oczywiście. Serię też prowadzi, bardzo ciekawa. Zapraszam do oglądania. Wszystkie kanały mam nadzieję wyskakiwały, nie bójcie się, tak powiedziałem, wszystko się otwiera w nowym oknie. No i co mam tu jeszcze powiedzieć? Właśnie, jeszcze na koniec dzisiejszego odcinka, nie odchodźcie, bo będzie jeszcze mod dodany. Wreszcie nowy mod, tak, już dawno nie było, powiem szczerze. Muszę troszeczkę częściej dodawać, ale powiem szczerze, że mało jest modów, które są kompatybilne z akurat tymi, które mam właśnie w grze, więc troszeczkę trudno też to znaleźć. Chciałem wgrać moda o nazwie... czekajcie, tam mam... No dobra, idziemy razem. Ile klocków. Dobra, potem się pozbiera. O czym ja mówiłem? Właśnie, chciałem wgrać moda innego niż dzisiaj wgrałem. O nazwie Gandzia Mod, coś w tym stylu. Mod bardzo ciekawy, naprawdę polecam go, jest świetny. Troszeczkę jeszcze niedopracowany, bo jest nowy, ale gdy go dopracują, bo ogólnie on nie jest kompatybilny z modem Level Up, bo robiłem różne testy, bo mod mi się na tyle spodobał, że bardzo chciałem go wgrać, ale gdy tak naprawdę się przypatrzyłem tego... Jezu, przepraszam was dzisiaj, ale strasznie mi się język plącze. Gdy tak się przyjrzałem temu modu bardziej, zauważyłem pewne niedociągnięcia. Ja poczekam na następny update tego moda i na pewno go wgram, bo naprawdę mod jest bardzo ciekawy. Zapewne link teraz też się do tego moda pojawił oraz nazwa. Więc tak jak powiedziałem, moda polecam, bardzo fajny. O modzie dzisiejszym dopiero na koniec odcinka. Teraz nie będę o niczym mówił, bo nie chcę zdradzić wam, co to będzie. Nie przewijajcie! Ani mi się ważcie. Nie ma takiej opcji, nie wolno przewijać. Oglądacie do końca. Sorry, dzisiaj jakiś odcinek taki dziwny, specyficzny, ale jakoś tak dzisiaj nie mam super takiego super natchnienia, ale trudno, no mam nadzieję, że wam się odcinek spodoba. Boże, jak on tu długo kopie ten redstone. Dobra, lecimy dalej. Powiem szczerze, że strasznie lubię te Ender Tolls. Nie, to jest Ender Extension. Ender Extension, tak się nazywa ten mod. Czyli te wszystkie armor, całe narzędzia z tych Ender Pearl. Bardzo fajna sprawa, powiem szczerze. Szybsza od diamenta, a w miarę łatwo znaleźć tą Ender Pearl, bo wystarczy zaprowadzić na Endermany, które nie zawsze się spawnują tam, gdzie bym chciał. I muszę iść dość daleko od domku, na tą całą równinę, tam biegać sobie i szukać tych naszych Endermanów. Endermanów, Boże, sorry. O czym mam tu jeszcze powiedzieć? W następnym odcinku będziemy budować
fajną rzecz, powiem szczerze, bardzo fajna. Miała być, tak jak mówiłem wcześniej w tym odcinku, ale postanowiłem zrobić tą farmę. Wydaje mi się efektowniejsza rzecz i na pewno się to przyda. Ała. A taka budowla jak ta na przykład przyda mi się właśnie po to, by zrobić właśnie te klejące pistony. Z tego potem fajne mechanizmy wychodzą i takie tam sprawy, więc na pewno też fajna sprawa. Powiem szczerze, że tu jeszcze ani jednego slima nie spotkałem, no niestety. Wiem, że się pojawiałem przy świetle też, więc możemy już od razu kłaść te wszystkie pochodnie. O, dużo jeszcze mam do rozwalenia. Więc ogólnie lajcik. Czekajcie, tam wejdziemy z powrotem. I tak jak powiedziałem, potem jeszcze już też bez publikacji zrobię te tunele na boki, które też jeszcze pokażę, bo jeszcze przed modem to jeszcze zrobię te tunele, by wam pokazać, o co mi chodziło. Bo właśnie gościu, który opublikował filmik, jak zrobić farmę slimów, czy slimów, Boże, już nawet nie wiem, sorry, ale właśnie zrobił takie tunele i właśnie w tych tunelach mu się spawnowało, a nie w takim pomieszczeniu. Jest też bardzo ciekawa rzecz, że zrobię coś takiego, może mi też się uda w tych tunelach coś znaleźć. Na razie robimy pomieszczenie i widać, że fajnie wyszło, powiem szczerze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, z 10 klatek będzie w górę około. Coś w tym stylu, nie wiem, czy dobrze policzyłem. Wow, teraz bym spadł. Już się nie będę czekać na te slimy. Slimy chyba, tak się chyba mówiło, nawet nie wiem. Slimy, slimy, Boże, jeden. Nie będę brzydko mówił. Odcinek troszeczkę taki może być nudnawy. Muszę was za to przeprosić. Troszeczkę dzisiaj przymulam, no ale trudno, no. Bardzo chciałem nagrać dzisiaj odcinek, ale jakoś tak mi to szczerze powiedziawszy nie wychodzi dzisiaj. No trudno. Wow, chrypka mnie złapała troszeczkę. Aha, mówcie, czy dobrze mnie słychać, bo ja już sam nie wiem, bo w ostatnim odcinku zrobiłem tak, że było cicho mikro, ja je podgłośniłem dopiero potem w Sony Vegasie. Czy mam robić tak teraz, czyli już ogólnie dawać głośno ten mikrofon, ustawiać głośno i potem minimalnie tam podgłośnić, bo zapewne to nie jest nadal tak super głośno, jakby miał być. Więc mówcie, co jest lepsze, tamta wersja, czyli w poprzednim odcinku, czy w tym odcinku jest lepszy głos? Sami powiedzcie, nie wiem. Wasza decyzja. Dla mnie to jest obojętne, powiem szczerze. Żadna różnica dla mnie. Co mam tu jeszcze powiedzieć? Boże, troszeczkę mi tak zabrakło słów. No cóż, no ja już to sam dokończę, nie chcę mi się tego kręcić. I widzimy się, jak to już zrobię. Jak widzicie, już wrzuciłem z materiałami ponownie, bo już nieraz szedłem. Oddaję materiały, idziemy sprawdzić, czy już tam jakieś slimy się zrespiły. Zrobiłem te korytarze, tak jak mówiłem, na boki, w trzy strony w tym, bo jeden jest wejściowy i po lewej, po prawej i naprzeciwko są korytarze z tej całej komnaty tam. Więc zaraz to zobaczymy. Pierw zostawimy tutaj wszystkie surowce na wszelki wypadek, gdy miałaby być jakaś bójka tam. Jezu, bójka, jak ja to mówię, jak w przedszkolu czy w podstawówce, nieważne. Pozostawimy sobie wszystko. Popatrzcie, że mamy diamencików. Fajnie, że zrobiliśmy tą farmę slimów. Czy tam slimów, Boże, już nie wiem, naprawdę. I mamy przy okazji diamencik. I fajny wzorek się zrobił taki. O, cukierek! Zobaczcie, jak cukierek wyszło. Tutaj po bokach są to takie właśnie, co za to się ciągnie. A w środku cukierek, gdyby jeszcze zrobić tak, czekajcie. Nie, tak było lepiej. Boże, my tu cukierki robimy, idziemy przecież. Ja pierdziel. Szkoda czasu na takie głupoty. Taki długi odcinek, a będziemy w cukierkach. Boże, Remek. Ja zrobię krótkie cięcie, gdy już tam będę blisko. No, już tam wchodzimy. A co do tej budowli, która będzie w przyszłym odcinku. Gwarantuję wam, że takiej budowli jeszcze nikt nie zbudował. A jeśli ktoś zbudował, to zwracam honor. Ale raczej mam rację. Nie widziałem, naprawdę takiej budowli jeszcze nie widziałem na internecie. Znaczy budowli, to jest takie bardziej... No zobaczycie sami, co mnie tu nawala. W każdym razie takiej budowli, która będzie w przyszłym odcinku, jeszcze nigdy nie widziałem na internecie. Ale a jeśli taka już była, to zwracam honor, ale to dopiero zobaczycie w następnym odcinku, co to będzie za budowla. Więc naprawdę w następnym odcinku będzie zajebista budowla, dość długi odcinek, bo to będę długo budował, to będzie czasochłonna praca. A tutaj nie ma slimów, nawet fab nie słychać. No, nie, to była woda. Myślałem, że slim. Powiedzcie mi, ludzie, co ja w tym złego robię. Ja już tego nie będę poprawiał. Ale jeśli
Wy uważacie, że coś tu jest złego. Przecież jest fajnie, duże pomieszczenie. Może za mało czasu im dałem? Bo tam w poradnikach mówili, że trzeba chwilkę poczekać. Na pewnej odległości od tego pomieszczenia. Więc zrobię tak. Teraz zobaczymy, czy zadziała. To są właśnie te tunele, teraz wam pokazuję. No nic tu nie ma. No, to ja pójdę. Tu zrobiłem jeszcze takie dojście dookoła, żeby ogólnie właśnie nie trzeba byłoby chodzić dookoła tego. Tu już z góry wystarczy, zobaczymy i będzie widać, czy są slimy, czy nie. Bardzo fajny widok, bo tu minimalnie więcej kratek w górę, a już widać całe pomieszczenie. Więc zabieramy się za moda. A wy pamiętajcie, napiszcie mi, co tu zrobiłem złego. Jeśli jest dobrze, to też napiszcie, bo muszę wiedzieć. I no i tyle, no szkoda, że tych slimów nie ma. Jak jeszcze dzisiaj, jak jeszcze je zobaczę, to oczywiście nakręcę to. Na razie idziemy zrobić tego, znaczy zrobić. Pokażę wam tego moda, którego wgrałem. Tak, już zapada zmrok i zaczynamy. Pokażę wam ten mod. Moda tworzy się z tych oto rzeczy, może już są po niektórzy się już domyślili. Mod nazywa się Fireworks, czyli fajerwerki w Minecrafcie. Mod bardzo fajny. Niestety używam go tylko jednorazowo, bo się mod nie przydaje, to jest tylko wizualny taki mod, bardzo ładna rzecz wychodzi. Tak, tak się właśnie kraftuje nasze fajerwerki. I tak, teraz tworzymy sobie tak zwany system mrugający, czy tam mrygający, nieważne. W każdym razie będzie to mrugało. I pociągniemy sobie, zaraz zobaczycie, nie będę tłumaczył, raz, dwa, trzy. O nie, źle. Musi być... Tak, trzy kratki luzu pomiędzy tym. Teraz znów, raz, dwa, trzy kratki luzu. Teraz tutaj i tutaj. W ten sposób to musi wyglądać. Takie, no co to przypomina? No nie wiem, takie no, takie kloceczki. Więc tak, teraz bierzemy sobie redstone. I tak, pokładziemy tu redstone'a. Znaczy red torcha. Torcha takiego czerwonego, no. Czyli red torch. Tak to wszystko kładziemy. Bierzemy redstone. Nie redstone, tylko... Tak, redstone, dobrze mówię, co Boże Święty. Się pytam, jak na to się mówi. I mruga. Uzyskaliśmy to i teraz tak, pociągniemy sobie z pewnego miejsca, na przykład z tego. Tak, to jest to miejsce na przykład. Okej, to możemy, nie, tego nie możemy rozwalić. A, możemy, bo żeśmy już skraftowali nasze fajerwerki. I robimy coś takiego. Cześć, jak to wtedy robiłem? Aha, już wiem. Tak. I sprawdźmy, czy tą zadziała. Tak, zadziałała. Zobaczymy, ile jeszcze ten sygnał wytrzyma. No, pięknie. Nie wiem, czemu robi się to takie ciemne. Ale nieważne. Ważne, że działa. Tutaj drzewa nie może być. Wytnijmy je! Odcinek chyba jeden z najdłuższych, wydaje mi się. Tak, piszę Getting the Wood, dlatego że co chwilę zmieniam Minecrafty, bo tam te wszystkie mody odinstalowuję, co chwilę nowy Minecraft, na którego wgrywam te mody, dlatego są co chwilę te... Dlatego ja się nie bawię tymi wszystkimi... gdzie to było nawet? O, tym, te statystyki i te osiągnięcia. Bo ja co chwilę właśnie Minecrafta zmieniam i dla mnie to jest, no... nieprzydatne, że tak powiem. O, pięknie, starczyło. Raz, dwa, trzy tylko jeszcze mamy. Dobra, mamy tego chyba 10 było, nawet nie wiem. Fajnie wszystko chodzi. I sprawdzimy, czy... Chociaż nie chcę, żeby to teraz... Czekajcie. Teraz sobie sam sprawdzę, bez nagrywania, czy to działa. Ok, jak widzicie, już wszystko poukładałem. Jeszcze mam tu kilka. Musiałem wrócić się po redstone. Już wszystko jest. Pamiętajcie o tym, że jak rozwalicie tą kostkę tych fajerwerek, ona znika. Nie odzyskacie tej kostki. Więc pamiętajcie o tym. A teraz, czekajcie, żeby nie mrugało teraz, odłączymy od tego i możemy... Tak, dalej sobie mruga, wszystko działa. Nie wiem, czy przypadkiem, sprawdźmy, jak zapiszemy, czy nie przestaje mrugać. Przestaje. Dlatego potem musicie rozwalić pochodnie i postawić jeszcze raz. I wszystko działa tak, jak należy. Bo to jest ogólnie bug w grze. Albo nie wiem, czy to jest bug, czy to nie jest bug, ale pamiętajcie o tym, że gdy wyłączycie Minecrafta, po prostu zapiszecie, o, już nie działa. O, tak może być. To przestanie mrugać, pamiętajcie. Mamy jeszcze 6, więc tyle. O, tu wyszło 5, więc jeszcze jeden. Tu i tu. Pięknie, wszystko się wsięgło. Tutaj teraz rozwalamy, żeby nie
żeby nie chodziły fajerwerki, bo zapewne większość z was, a może nawet, no może nie większość, zapewne już ktoś o tym słyszał, to nie jedna osoba. Kurczę, dzień się zaraz zrobi, więc zaraz poczekam jeszcze na noc i zobaczymy efekt tej pięknej sprawy, rzeczy. Pociągnę jeszcze redstone na... Wow, gdzie jest moja góra? Taki lag? Jezu, jak się przestraszyłem, nie? Popatrzę na latarnię, a za niej nie ma góry. Za niej... Boże, jak się wystraszyłem, naprawdę. Teraz się dopiero rendruję, nie wiem czemu. Ale dobra, zrobię tak, że pociągnę na tą górę tam, na sam szczyt redstone i włączymy sobie te fajerwerki, gdy już będziemy na górze, bo będzie na pewno piękny efekt. Więc teraz w trakcie dnia to zrobię i widzimy się w nocy, czyli za ułamek sekundy dla was, dla mnie 15 minut. No dobrze, no. Idę ciągnąć ten redstone. Co do góry, wybrałem jednak tą. Jak widzicie, zrobiłem taki ładny punkcik widokowy. Bardzo długo czekałem na to, by urosły te plącza, troszeczkę się już rozwinęły, jak widzicie. Na, jak widzicie teraz, może zrobię przybliżenie. Na ścianie ja zrobiłem ręcznie te plącze, a te, które z powietrzu, czyli te na balkonie, samo urosło. Dość długo na to czekałem, bardzo długo na to czekałem, ale się zrobiło. Więc mamy nasz punkt widokowy, bardzo fajnie stąd właśnie wygląda na te wszystkie fajerwerki. Jak widzicie, już zmrok zapada, więc możemy zaraz włączać. A na razie tak prymitywnie, jednak postanowiłem zostawić sobie tego moda. Będzie na jakieś takie specjalne okazje, ale o wiele lepiej to wszystko poukładamy, bo poczekam, aż zrobi się ciemno. Aha, gramy też na peaceful, na potrzeby filmu, że tak powiem. Więc w przyszłości mam taki plan w jakimś tam odcinku, żeby skryć cały ten redstone tutaj, który idzie, oczywiście pod wodą pójdzie, bo to obkrążymy jakoś, gdyby miał więcej redstone'u, bo ledwo co mi starczyło na to. Tamto, te wszystkie fajerwerki skryjemy pod ziemią i pistonami i zarazem tam mam taką, jakby to powiedzieć, dźwignię. I gdy tą dźwignię nacisnę, chcę, by automatycznie otwierały się pistony i wyciskały na powierzchnię nasze fajerwerki. Będzie to dość trudne do zrealizowania, nie wiem, czy mi się to uda, ale postaramy się to zrealizować, bo pomysł bardzo fajny. Na jakieś tam specjalne okazje będziemy sobie to puszczać, zobaczymy. Chyba że jednak zwątpię, ale no nie wiem, jeszcze takie natchnienie dostałem przed chwilą, więc nie wiem, zobaczymy. Na razie też prowizoryczne wejście do naszego punktu widokowego jest. Jak widzicie, mi się język znów plącze. Boże! Jak widzicie, znów takie prymitywne wejście, tu już takie lepsze, bo drabinki. Na górze oczywiście wszystko z drewienka, bardzo ładnie. Już jest ciemno, więc możemy włączać nasze fajerwerki. Ja sprawdzę, czy się wszystko dobrze... O, zobaczcie, jak to pięknie wszystko wygląda. To takie zliane, takie przejście. Tak mi się to spodobało bardzo, że naprawdę nie mogę w to uwierzyć, że takie coś mi wyszło. Pięknie to wygląda, bardzo mi się to podoba. Ja sprawdzę, czy się dobrze wszystko nagrało i możemy puszczać nasze fajerwerki. Okej, wszystko się pięknie i fajnie nagrywa. Jak widzicie, już jest kompletnie ciemno, więc tak właśnie chcieliśmy zrobić. I taka tabliczka. W lewo jest off, w prawo jest on. Tu oczywiście pociągnięty jest redstone, idzie on sobie spiralką w dół i potem cały ten strumień tam prosto przed siebie cały czas, aż do tego skupiska naszych fajerwerek. Ja tam troszeczkę powiększyłem to, gdy budowałem też, czekałem na te plącza. Troszeczkę zrobiłem jeszcze troszeczkę więcej tych naszych fajerwerek i będzie tego fajniej, będzie to lepiej wyglądało. Więc tak jak powiedziałem, fajerwerki zostawiamy i na pewno na coś jeszcze przydadzą w przyszłości. Na razie włączamy i oglądamy, jak to fajnie wygląda. A te plącze mi się tu podoba, naprawdę tak fajne. Dobra, uwaga. Zobaczcie, jakie piękne efekty w Minecrafcie, fajerwerki. To dopiero. Powiem szczerze, że bardzo mi pasuje ten mod, bardzo go lubię. Jest ładniutki, fajny naprawdę. Czekajcie, może zrobię... O, teraz jest fajny widok. Troszeczkę jeszcze teraz na pewno przybliżenie już zrobiłem. O, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Teraz troszeczkę przyspieszę klip i może też to będzie ciekawie wyglądało. No zobaczymy, przez chwilę. No. Fajnie wyglądało, fajnie. Powiem szczerze, że odcinek mi się wydaje bardzo fajny. Dość długi, tak jak chcieliście. Fajerwerki są, czyli nowy mod, inaczej mówiąc. Fireworks, czyli fajerwerki. Mod oczywiście w opisie. Zawsze daję wszystkie mody w opisie. Linki do tych modów zawsze macie.
myślę, że punkt widokowy też się udał. Farma slime'ów nie do końca. Piszcie naprawdę, bo nie wiem, czy dobrze to zrobiłem. Mam nadzieję, że dobrze, po prostu mi się nie spawnowałem. Miejmy nadzieję. I jak widzicie, wszystko fajnie wyszło. Mi się bardzo podoba. Dobrze, to na tyle. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się. Hej.